Całkiem dobre zawody, 4-1, przekonywujące zwycięstwo, ale pierwsza połowa niekoniecznie zachwycała skutecznością zwłaszcza. No tak, wiadomo, że to jest gdzieś ciężki okres, te nogi jeszcze nie są tak świeże, nie ma tej dynamiki, dlatego też w pierwszej połowie było nam ciężko, ale w drugiej połowie gdzieś, jak zaczęliśmy troszkę szybciej grać, stwarzaliśmy więcej sytuacji i ten wynik się otworzył. Za to można Was pochwalić w kontekście defensywy w pierwszej części spotkania, na zero z tyłu. No dokładnie, do tego trzeba dążyć, bo to jest gdzieś najważniejsze, ta obrona będzie kluczem, myślę, że tutaj do dobrych wyników w lidze. Dużo jeszcze ciężkich treningów przed Wami tej zimy? Myślę, że to pytanie do trenera już bardziej. Dzięki bardzo. Dziękuję. Jako jedyny z rekordzistów, pełny dystans czasowy, 90 minut Mateusza Gałdyna, okraszony 2 asystami i 1 golem. Świetny występ. No, trudno się nie zgodzić. Są liczby. W końcu w moim przypadku to zawsze był problem z tymi liczbami. Pojawiły się dzisiaj. Mam nadzieję, że tak będzie cały czas. Muszę podziękować młodzieżowcowi, bo nie dojechał. Nie wiem, pewnie jakiś problem się przydarzył. Nie dojechał. Miałem grać 75 minut, no ale dzięki temu zdarzeniu zagrałem 90. Dzięki czemu strzeliłem bramkę. To była w tych 3 minutach, tak? W końcówce. A skąd tak diametralnie różne połowy w wykonaniu rekordzistów? No, ciężko stwierdzić. Myślę, że może w drugiej połowie troszeczkę zeszło z nas ciśnienie, zaczęliśmy grać piłką, zaczęliśmy grać to co trenujemy od miesiąca. Myślę, że to się powoli zaczyna zazębiać. Na Twoje doświadczenie, na Twój nos piłkarski, akumulatory już naładowane, czy wciąż w trakcie? Ja myślę, że cały czas jest w nas taka pozytywna energia, którą zaraził nas trener. Oby jak najdłużej. Myślę, że treningi jeszcze są dość ciężkie, dość długie, jest dużo materiału do przerobienia, ale myślę, że powoli wchodzimy w okres i będziemy schodzić z obciążeń, będzie coraz lżej i na pierwszy mecz ligowy będziemy pełni gotowi do walki o punkty. Tymczasem za tydzień sparingowy zagraniczny przerywnik, konfrontacja z Namestowem. Bardzo się cieszymy na takiego sparing partnera, no dotychczas mieliśmy się okazję zderzyć tylko w sumie nie tylko, albo aż z dwoma drużynami mocniejszymi od nas. Teraz graliśmy z drużynami troszkę słabszymi, mniej wymagającymi, ale myślę, że po to się trenuje, po to się gra w piłkę, żeby grać z mocnymi drużynami. Także będzie okazja do zagrania z bardzo dobrym, wymagającym przeciwnikiem, z czego się ogromnie cieszymy.